Witam wszystkich na moim kanale. Na końcu filmu będzie informacja o rozdaniu na 1000 subskrypcji. A teraz już zaczynamy najnowszy przegląd półek. Tutaj od razu na dzień dobry mamy taki stolik kawowy, jeszcze w opakowaniu. Jak widzicie, w cenie 70 zł metalowe nóżki. I tutaj blat wykonany z jakiegoś tworzywa takiego roślinnego raczej. Tutaj wyżej były takie osłonki na nóżkach metalowe. Całkiem interesujący wzór w cenie 40 zł i też dość duże, nie należały do najmniejszych. Tutaj próbuję Wam uchwycić konkretnie, jak wygląda ten wzór. Takie liście. Bardzo fajnie może wyglądać właśnie z białą doniczką wewnątrz. I tutaj jeszcze z tych najnowszych rzeczy patrzyłam, co tu jest. I na dole były takie pudełka, ale tutaj nie widziałam nigdzie żadnej ceny. Tutaj z boku, z prawej strony taki kocyk w cenie 50 zł. I tutaj też takie stojaki na kwiaty, dość wysokie, metalowe, czarne. I cena takiego stojaka jest to kwota 30 zł. I tutaj już jesteśmy przy dekoracjach. Najpierw taki rzut okiem na to, co jest dostępne. Większość z tych produktów już pokazywałam we wcześniejszych filmach. Tutaj taka dekoracja ze sztucznymi roślinkami. Te szkło było takie jakby matowe, ubrudzone. Cena 35 zł, tak więc tak słabo to widać, ale sądzę właśnie, że to było tylko przybrudzone, że ogólnie tak to miało nie wyglądać. I tutaj obok stoi też taki ceramiczny pojemniczek w trzech różnych kolorach z takim zamknięciem. I cena tego pojemniczka jest to kwota 15 zł. Tutaj jeszcze rzut oka, jak już widzicie. Taki stolik metalowy, bardzo ciężki, z takim wzorem kwiatowym. I cena tego stolika 120 zł. Tutaj macie informację o maksymalnym obciążeniu 40 kg. Był bardzo ciężki i dość wysoki. I poniżej była taka zielona pufa. Tutaj patrzę za ceną, której niestety nie ma. Jak widzicie, otwierana pufa, można sobie coś tam do środka wsadzić. No ale niestety szukałam tej ceny, ale nigdzie nie było. I tutaj był schowany taki pojemnik na biżuterię, go wyciągnęłam, cena 40 zł, kolor był taki jakby kamelowy, dość duży był ten pojemnik i wewnątrz praktycznie bez żadnego jakiegoś konkretnego wkładu, tylko zwykła skrzyneczka i tutaj właśnie próbowałam ją zamknąć i jak zobaczycie, wystarczy to coś tutaj przeciągnąć w prawą lub lewą stronę i już jest zamknięty. Pojemnik całkiem dobrze wykonany, jak widzicie, lekko ukurzony, bo tutaj był schowany dalej. Nie wiem w sumie, dlaczego ktoś go tam ukrył. I też jest tylko w jednej sztuce tutaj. I tutaj dalej sobie przechodzę. Jak widzicie, już takie lusterko w stylu boho, taka trawka,
Oczywiście tutaj z tyłu jest do powieszenia na ścianę taki haczek i cena tego lusterka to kwota 35 zł. Tutaj jeszcze patrzyłam, co jest ciekawego i nowego. To jakieś produkty były jeszcze z Wielkanocy. I zobaczyłam taki koszyk, dość duży, drewniana rączka, czarny, metalowy, dobrze wykonany. Musiałam go sobie tutaj położyć na ziemię, żebym mogła zobaczyć cenę. Jest to kwota 30 zł, tak więc uważam, że bardzo atrakcyjna cena jak za tak duży koszyk. Już go tutaj odkładam wyżej i zaraz Wam ściągnę taką lampkę. Już ją tutaj zaraz Wam pokazuję. Ok, i oto ona. Taka lampka z żarówką metalowa. W kolorze czarnym. Jak widzicie, też jest taka rączka niewielka. Cena tej lampki to kwota 30 zł. Ogólnie średni rozmiar, tak około, nie wiem, 20 cm wysokości. Tak więc nie za duża. I tutaj jeszcze była taka podkładka w cenie 20 zł, duża, metalowa w kolorze czarnym. I dalej jeszcze rzut oka na różnego rodzaju lampeczki. Już tutaj widzicie na wprost w kolorze złotym i srebrnym. Ja akurat wziąłem te złote. Takie lampki 30 zł. Taki nieregularny kształt. Mnie się akurat one bardzo podobały. I tutaj jeszcze zaraz na dole Wam pokażę taką lampkę na biurko. Tylko jedna sztuka. Cena tej lampki to kwota 50 zł. A teraz już będzie prezentacja produktów do rozdania. Oto przedmioty dostępne przy rozdaniu. Tutaj taka podkładka, była ona pokazywana u mnie. Mały ręcznik w kolorze takim beżowym. Tutaj miarka do makaronu. Taki zapach do szafy. I zestaw dwóch takich mat stołowych w kolorze takim beżowym, jakby złotym. Widzę, że tutaj mnie prześwietla przez te słońce. To teraz Wam może powiem warunki, jakie należy spełnić, żeby uczestniczyć w tym rozdaniu. Po pierwsze, w momencie przekroczenia przez mój kanał 1000 subskrybentów zamieszczę film z tą informacją, że zaczynamy rozdanie. Osoby chętne będą pisały pod tym filmem w komentarzach, że chcą uczestniczyć w rozdaniu. Taka osoba powinna być moim subskrybentem i oczywiście, jeżeli wybiorę jakąś konkretną osobę, sprawdzę jej subskrypcję i dlatego te subskrypcje powinny być publiczne, nie prywatne. Później kontaktuję się z tą osobą, informuję ją o tym i dana osoba ma 7 dni na to, żeby się do mnie odezwać w celu właśnie ustalenia zasad wysyłki. Oczywiście będzie jeszcze wtedy specjalny taki film, pod którym będziecie umieszczać te komentarze, jeżeli będziecie chcieli uczestniczyć w takim rozdaniu. I ogólne zasady rozdania będą w opisie pod filmem. Oczywiście takie rozdania będę wcześniej, później będę robiła dość regularnie, tak więc warto subskrybować mój kanał. Tak więc to tyle i pa, pa!